Poranny czesak językowy wśród traw. Nic mi się nie chce, więc będę snuł rozważania takie trochę niezobowiązujące. Czym się różni śród, wśród od pośród? Pewnie uznalibyśmy to za synonimy, ale nigdy nie jest tak, że wyrazy powstają bez jakiejś potrzeby. Czyli, że pewnie śród było najstarsze. Wśród oznacza bycie w czymś, co jest być może bardziej jednorodne, a pośród, oprócz tego, że kojarzy nam się ze słowem pośrodku, może być związane z pewną wielością. Ale czy to prawda? Trzeba by sprawdzić w książce profesor Przybylskiej.